najlepiej, żeby chować sobie ten boczek, bo jesteśmy bardzo łatwi do przebicia i żeby ta górna część była pod mniej więcej takim kątem, jak się tutaj wychylam. Do tego typu sytuacji IMX M4 jest bardzo przyjemny. Nie no, na taki dystans tak łatwo to weszło. Nie chcę jeszcze za bardzo chwalić tego czołgu. Zazwyczaj jak chwalę, no to potem sami wiecie, co się dzieje. W ostatniej bitwie przesadziłem z agresją. Ale to ja źle przeczytałem to, jak ta bitwa będzie wyglądać. W tego typu momentach na pewno dobrze by było mieć działo, które potrafi przyfasolić za to prawie 600. To jest klucz też do sukcesu w wielu bitwach, żeby odpowiednio... Siemanko i zawitajcie, bitwy na żywo AMX-em M4-54. Do 5 sierpnia jest on w wierzchołku drzewka i możecie go zakupić taniej. Ja też kupiłem na swoje prywatne konto, ponieważ jeszcze AMX M4 ma dodatkowy bonus do przepustki bitewnej. Możecie zbierać więcej punktów, też przypatrzcie się na odznakę biegłości. Przed rozpoczęciem tej bitwy miałem 81%, teraz za samo rozpoczęcie już mam 90% ponad. I to sugeruje, że bardzo dawno nie grałem AMX M4. Kiedyś ten czołg możecie kojarzyć, że był porównywalny do nawet i Chieftaina w sumie. Jakby kompletnie ten czołg zdominował metę na wszystkich 10 poziomach Wargaming. Tak mocno go zbuffowało, czyli polepszyło, że wszystkie te najlepsze czołgi może nie miały podjazdu, ale po prostu były porównywalne, wręcz gorsze. Chodzi mi o to topowe, więc to wszystko zależy oczywiście od naszego stylu gry. AMX M4 nauczył mnie jednego, żeby cały czas kontować tą przednią płytę. Najlepiej, żeby chować sobie ten boczek, bo jesteśmy bardzo łatwi do przebicia i żeby ta górna część była pod mniej więcej takim kątem, jak się tutaj wychylam. Do tego typu sytuacji AMX M4 jest bardzo przyjemny, co jest też bardzo ważne. Wydawało mi się i wszystkim w sumie, że AMX M4, jak został już dosyć mocno osłabiony, co też jest mocno kontrowersyjne, no to AMX M4 wydaje się, że jest czołgiem bezużytecznym, jakby... To już nie jest to samo co kiedyś. O kurczę. Trochę się źle wychyliłem z tą setką. Oj. Dobra, wracając. Ważne jest to, żeby moim zdaniem na AMX M4 starać się grać na dziale 120 mm, ponieważ działo 120 mm nadal jest sensowne na AMX M4. Posiadał on takie same uszkodzenia na minutę jak ta 130, dobrze znana, która potrafiła strzelić za 560 i to było bardzo fajne. Natomiast uszkodzenia na minutę są takie same, ale celność, jak i inne parametry, są zdecydowanie lepsze niż w przypadku tego działa, które strzela za 560, 130, więc warto zastanowić się, czy nie lepiej pograć sobie na tym dziale. I to jest moja pierwsza bitwa po bardzo długiej przerwie i szczerze ta 120 bardzo mi przypada do gustu na ten moment, tylko tu trochę złe wymiany zostały podjęte z mojej strony. Muszę się chyba wycofać, bo nie mamy szans tego utrzymać, tak mi się wydaje. Albo przynajmniej wykorzystam to działo i bardziej po snajpie na ten średni dystans. Mam te 2 medy, 140. Niestety nie zdążyłem strzelić, ale spróbuję się odwrócić na tego patona. Te czołgi dalej tam będą przejeżdżać. Nie wiem, czy nie uciekać. Jest paton tank. Dostał ode mnie niestety. Ja dostałem od patona KR, dostałem też w kierowcę. W sumie dalej nie ucieknę. Chociaż może mi się uda uciec. Spróbujemy. Dużo zależy od tego, czy tutaj ktoś zostanie i mnie przestrzeli w tej pozycji i został paton. Wow! To mogło mnie uratować, tylko teraz ta setka może mnie wykryć. Aj! Jeżeli bym został, to zostałbym pewnie rozwalony z pleców, dlatego chciałem koniecznie przejechać sobie. Natomiast ta setka mnie pewnie zaświeciła i Leopard PTA skończył, bo jeszcze miałem spota. Pierwsza bitwa, no dużo nieuwagi. W tej bitwy w ogóle nie jestem zadowolony, można tu było zrobić więcej, ale najbardziej mnie ciekawi oznaka biegłości i faktycznie mamy 91% z 81% w jedną bitwę. To oznacza, że postaram się na tym odcinku wbić 3 oznaki biegłości, bo teraz już ta biegłość będzie liczyć się normalnie i jeżeli zagrałem 4 fenomenalne jeszcze bitwy, to jest szansa na 3 oznaki na tym odcinku. Bardzo dobry matchmaking, bo na 8 tiery bez artylerii. Nie ma co chyba kombinować granice Imperium. Myślę nad przejazdem na lewo, tylko jest jeden problem. Nikt w zasadzie nie jedzie na lewo. Będzie RHM na wsparcie, będzie Kilana, będzie 50 TP. I to lewo można było zagrać, ale tak defensywnie powiedzmy. Więc na razie może sprawdzę, co się dzieje na górze, może uda się kogoś tam strzelić, coś porobić, a potem najwyżej zawrócę. Ale na ten moment nic takiego się nie dzieje, jednak myślę, że to przeciwnik będzie próbować tam szturmować górną część mapy. Mają więcej czołgów, nasze 50-ki tak się zamknęły na środku i teraz to jest moment, żeby wykorzystać celność tego działa, która na papierze wydaje się być bardzo dobra jak na czołg ciężki. Myślałem, żeby nie zjechać sobie tak jak ta BZ-a, ale to nie będzie miało sensu, bo my nie wygramy tej prawej części i myślę, że lepiej tu będzie zatrzymać się i trzymać pozycję. Jest właśnie paton, pierwszy strzał z dystansu. Pięknie to wchodzi, za 400 niecałe. Zobaczymy, czy jeszcze
się tutaj nam wychyli. Patton ma gąskę, w sensie już nie naprawi jej. No i Patton wraca do garażu. Czołgi ciężkie podjechały i myślę, że jeżeli ja do nikogo nie mogę strzelić, to teraz będzie idealny moment, żeby podjechać na blisko i zawalczyć na blisko z tymi czołgami ciężkimi, korzystając też z naszych niszczycieli. Oni tak naprawdę wjeżdżają w ogień krzyżowy i to będzie wyglądać fantastycznie dla mnie i dla mojej drużyny. Skupiam działo, dobijam Patriota i podjeżdżam sobie pod tego AMX-a, który też ma spore problemy, żeby mnie przebić. Jest 6-2, przypatrzcie się, więc tu teraz nie ma mowy o jakimś zatrzymywaniu się, w takim sensie, żeby gdzieś coś zachowawczo zagrać, tylko trzeba liczyć na te dobre wymiany. Super Conqueror, jak widzicie, znowu miałem skontowany kadłub i odbił się ode mnie. Skontowana dolna płyta potrafi bardzo dużo tych pocisków poodbijać. Jeżeli lubicie grać AMX-em 4, to też możliwe, że polubicie grać tym AMX-em Liberté, czołgiem premium 8 poziomu za obligacje. Ja zupełnie szczerze kiedyś nienawidziłem tego czołgu, wypowiadałem się negatywnie na jego temat, a grając AMX-em 4 i dzięki temu, że AMX-em 4 był tak mocny jakiś chyba rok temu, to polubiłem też ten czołg za obligacje i zupełnie szczerze, no nie grałem na tym dziale 120, pomyślałem sobie, że AMX-em 4 znerfiony będzie beznadziejny, ale powiem wam, że to działo 120 bardzo mi się podoba. Celność jest fantastyczna na ten moment, wszystko mi wchodzi, nic tylko strzelać i przebijać, ale jeszcze nie chwalę dnia przed zachodem słońca, bo 3 bitwy na pewno przed nami. Na ten moment jestem naprawdę zachwycony wręcz AMX-M4 i coś czuję, że to będzie bardzo przyjemny czołg do takiego snajpienia. Może nie jest to idealny czołg ciężki, są oczywiście czołgi ciężkie lepsze, ale pamiętajcie, że dużo z nich już powoli jest osłabianych, dużo z tych dziesiątek powoli się balansuje, chodzi mi na przykład od nerf do Super Conqueror'a. Mamy E5 z dużym włazem, Chieftain dostał nerfa 279, na AMX-M4 aż tak źle nie wypada, a nawet całkiem okej. Jeżeli chodzi o to snajpienie, to nie mogę się doczekać bardziej otwartej mapy i trochę dłuższej bitwy, żeby coś przesnajpić. Jednak na trzecią biegłość chyba nie ma co liczyć, bo wymagania to 4400, pokazuje mi, ja zrobiłem 5200 łączonego i tylko na 0,28 naprzód, więc no nie ma szans, żebym teraz chyba 3 razy zagrał bitwę po 10 tysięcy, ale kto wie, zobaczymy, może się coś takiego ułoży, a ja nadal full HP w ogóle. A takie są wyniki końcowe, duży kaliber, drugie miejsce pod względem doświadczenia. To miejsce jest ważne w kontekście przepustki bitewnej, ja muszę powbijać. I zarobkowo tak to się prezentuje, minus te dodatki, wszystkie inne, to możecie sobie to wszystko ładnie przeliczyć. Co do załogi, to taka załoga, już miałem ją wcześniej z AMX-M4, nie chciałem jej restartować. Moduły dałem szare, plus jeden różowy dosyłacz. No a co do ulepszeń polowych, to na takie się zdecydowałem. I tak naprawdę to wszystko. Lecimy dalej. Teraz robi się mniej kolorowo, bo mamy dwie artylerie, 3 czołgi lekkie, 2 lodówki. To już w ogóle jest masakra. I przypatrzcie się na rozjazd. Ja jedę sam, dlatego muszę zagrać bardzo zachowawczo. Planuję wychylić się tutaj, zobaczyć może kogoś przejeżdżającego, oddać jakiś strzał. Liczę na to, że to może wejdzie. Może STRV strzeli po moim spocie. Tak jest, on to zrobił. Może ktoś jeszcze tu pojedzie. Dopóki 60 TP nie zjechało tam na dół, to ja jestem jeszcze całkiem bezpieczny, ale jeżeli on przejdzie sobie za ten wał, to wtedy powinienem już uciekać. I 60 TP przejechało. O, może jest jeszcze szansa, że się utopi, ale myślę, że raczej to mało prawdopodobne. Mam ze sobą tego jak pancera i przeciwnik może mieć 113, może mieć Progetto, TVPK, lodówka gdzieś tu może się zabłąkać. Więc na ten moment wstrzymam się i zagram po prostu pasywnie. Poczekam na rozwój wydarzeń, zobaczymy jaki będzie rozjazd. Przede wszystkim gdzie będzie 113, bo to jest taki czołg, którego się obawiam, który może dojechać tu i dosyć sporo namieszać. A tak to z jak pancerem poczekamy na ten moment tutaj. Jest 60 TP, niestety, ale on nas na pewno zobaczył. Lodówka bardzo mocno obita, nie wiadomo gdzie jest też druga. Jak pancer oberwał za 700 i nie przebił. No, dostałem po asyście, ale niestety też GWS to do mnie strzeliło. Pojawiła się 113, jest na blisko. Teoretycznie mamy sytuację 2-2. Ja jak pancer na 113 i 60 TP. Tylko jak pancer jest obity, 113 nie wiadomo czy to jakiś wymiatacz czy nie. Jak pancer przebija 113, 113 tak stoi pasywnie. Nie wiem czy ją wyrzuciło, o co tutaj chodzi, ale obrywa ode mnie. 60 TP chce oddać strzał. Nie wiem, ja tu poczekam naszego jak pancera. Nie ma sensu, żebym się sam wymieniał, ale 60 TP odwraca wieżę. Aj, prawie by został przebity. Nasz jak pancer chyba będzie próbować. 60 TP chce cofnąć swoją 113.
Nasz jakpancer przebija. Tylko artyleria tutaj strzeli. Dobra, nie trafiła. Zobaczcie, że 60 AP spowodował to, że 113 zjechała na dół. A 113 się obudziła. O co tutaj chodzi? Dobra, jak Master przebija. 113 jest na dobicie. Ja gąskuję. 60 AP. Teraz muszę dobić 113. Nie rozumiem. Nie rozumiem zagrania ze strony tej 113. 60 TP zaraz przeładuję. Nasz jak Panzer trochę przesadził, ale dobija go. 6 do 4. Mało się działo na tej mojej flance, tylko dwa czołgi pojechały i znowu muszę gonić ten wynik. Wszystko się działo w zasadzie po drugiej stronie. Artyleria strzeliła. Chyba nie będę używać apteczki na ten moment i pojadę po prostu przed siebie. I jest progetto. Próbuję zgąskować. Tak jest, piękna gąska. Ale naprawił się Progetto. Największym moim problemem jest to, że lodówki mogły się przestawić na mnie. One naprawdę mogły to zrobić. Dobiłem grilla, ale ja nie mogę się zatrzymywać. Muszę jechać. Jedna lodówka jest na G1, a druga lodówka może być tu na wprost. Więc trzeba jechać. Jak to mawia klasyk, trzeba gonić damage. Mam spota. Pytanie, czy od lodówki. Jest Progetto. No i udało się trafić to Progetto, super. To jest jeszcze bicie. Nie wiem, czy on widzi, czy on wie o tym. Ale ja o tym wiem i na pewno dobija Progetto. Pytanie, co z lodówką? Czy tu gdzieś została, czy raczej zmieniła lokalizację? Nie wiem, czy zdążę. Jest T9-2. Tak jest, udało się go przebić. Czy oddam jeszcze jeden strzał? Może? No niestety. Tu naprawdę było trudno mi cokolwiek zrobić. Taki był przebieg tej bitwy. 113, ja nie wiem, o co tu chodzi. Czy to jest bot? Czy to tak normalnie gra? Kolega, czy miał problemy z internetem? Nie wnikam, ale było to bardzo dziwne i podejrzane. Drugi exp, co prawda, ale rezultat jest naprawdę mizerny. Nie ma co gadać. Let's go. Studzianki, myślę sobie tu zagrać. I pojadę dosyć nietypowo jak na mnie, bo ostatnio zawsze jeżdżę do miasta. Spróbuję zagrać coś w tej fabryce. Mamy czołgi lekkie, Manticora sobie tu pojedzie i może ona wykryje górkę, może coś więcej pokaże. Chyba na początek pojadę sobie za ten domek i stąd spróbuję złapać jakiś przestrzał. Zawsze będę mógł gdzieś przejechać, w sensie zmienić pozycję. Nie będę tutaj zamknięty, a chciałbym bardzo skorzystać z tego, co Manticora mi pokaże. I zobaczcie, jest ta seta, tylko... Wow, ja dostałem od te setki, która jest tam, to było bardzo ciekawe. Teraz się trochę obawiam, tak głęboko wychylić na tę setkę. MX-1305 chyba mnie zaświecił na początku. Ta setka będzie uciekać, ale to w sumie dobry znak, bo nasza Manticora mogłaby zagrać górkę, jednak już nie, bo tam gra STB-k sobie. STB-ka strzelić nie mogę. Nikt nie pojechał do tej fabryki, jestem ja sam, ale też widzimy, że oni mają dużo czołgów w mieście, w zasadzie wszystkie. Nie ma spota, jeden STB-ek, ale podejrzewam, że on będzie współpracować z plutonowym, który jest tutaj. No i lodówka, grill, E4, raczej czołgi, które nie będą tutaj grać agresywnie, ale kto wie, zobaczymy. Lodówka chyba właśnie strzyła na ślepo, wychylę się, zobaczę. Ale nikogo nie widzę na ten moment. I to oni podjeżdżają w tym mieście. Dobra, wiecie co? Ja zmieniam pozycję. Spróbuję podjechać bardziej sobie tutaj, bo widzę, że oni podjechali dosyć agresywnie. Ten obiekt 430U ma pozycję. Chyba można tu rozwalić pewne budynki i złapać przestrzał. Tak mi się wydaje, chociaż nie wszystkie te budynki są zniszczalne. Jednak jakieś tam bicie momentami jest na STB-ka. W tego typu momentach na pewno dobrze by było mieć działo, które potrafi przyfasolić za to prawie 600. Ale też przypominam, że to działo ma gorszą celność, więc również to warto brać pod uwagę. Boję się, że lodówka wyjedzie mi jakoś na plecy i mnie przebije, bo nikt za bardzo nie widzi tego, co się dzieje w fabryce. Dlatego teraz tak cofnę się, sprawdzę na 50 metrów, czy kogoś tu nie ma i wrócę do tej miejscówki. Wychylam się do tego STB-ka. Muszę sprawdzić, czy tam nie mogę rozwalić jakichś budynków. Tu jest na pewno jakiś budynek, widzę. Chciałem załadować hack, ale zobaczcie, że jest KPZ i teraz czy ja zdążę? Nie zdążę. Dolna płyta. Weszło, 373. STB-k, zobaczcie, gdzie zjechał. Muszę pomagać z STB-kiem, ale też z drugiej strony. Okej, okay. Zajmuję się STB-kiem. Tylko muszę pamiętać o tym, że mogę dostać plecy. Jest takie prawdopodobieństwo, jeżeli ktoś tam ogarnia. Ale oddam ten jeszcze jeden strzał i to będzie raczej ostatni strzał, bo oni powinni sobie poradzić. Nawet dobiłem. Super.
Naprawiam zbiornik. Teraz w ogóle zdałem sobie sprawę, że on tutaj był uszkodzony. Jest grill, jest stebek. Czy grille się tu... Aj, prawie by dostał. Mało brakowało. Teraz na 50 metrów się zobaczyliśmy chyba z AMX-em. Dobra, spróbuję się wychylić w fabryce. Może tu być lodówka, ale z przodu lodówka nie powinna mnie tak łatwo przebić. Próbuję zagrać coś na tego AMX-a, bo mamy tamtą stronę dosyć ogarniętą. No i próbuję gąskować oczywiście w tej sytuacji. Zaświeciłem tę setę, ten środek. Jeżeli uda mi się zgąskować tego AMX-a... Aj, nie udało mi się. To mógł go ktoś potem rozwalić. Ale nadal mogę tu chyba... No tak średnio. Ale jest bicie na obiekt 430 mimo wszystko. Może to weszło. Nie wiem, czy był przodem, czy tyłem. Te czołgi lekkie teraz łatwego zadania nie mają. Chcę wychylić się od jakiegoś czasu... Od czasu do czasu na AMX-a 1305. KPZ widzimy, że się cofnął. Ja załaduję HEK-a chyba na tego AMX-a i spróbuję go dobić na jeden strzał. Ale on się nie wychyla. Dobra, wracam do przeciwpancernych. Ten obiekt strzelił. Mimo wszystko cofnę się. No AMX się wychyla i dostał. Szkoda, że nikt go nie może dobić. Artyleria mogłaby nawet go dobić. O, ta setka sobie poradziła, super. No i teraz trochę się cofnę pod te medy. Jak widzicie, jak pancer dostaje. A tam jest E4. Tam był grill. Bo nie mogę tego sprawdzić dokładnie, czy są tam zniszczalne budynki. Bo jeżeli bym rozwalił te zniszczalne budynki, to na pewno by nam to bardzo ułatwiło. Jest grill na spocie. Dobra, spróbuję wychylić i go teraz strzelić. I od razu cofka. Nie no. Na taki dystans tak łatwo to weszło. Nie chcę jeszcze za bardzo chwalić tego czołgu. Zazwyczaj jak chwalę, no to potem sami wiecie, co się dzieje na tych odcinkach. Ale naprawdę jestem pod wrażeniem tej celności. E4 padła. Ten KPZ tam będzie się dosyć długo trzymać, myślę. My mamy tam dwa czołgi lekkie, jak KPZ. No 1700 ma. Ja mógłbym teraz nawet zjechać pod tą tę setkę, tak sobie myślę. Albo pojechać po KPZ-a. Ale KPZ jest taki zamknięty, lighty go spotują. Przyjadę przez środek. Oddam strzał wartę i pojadę. Po prostu skrócę dystans. Coś odbiłem wieżą. No, arty nie odbije. Lodówka mnie strzyła za 800. Lodówka jest na wprost mnie. W sumie to nie pomyślałem. Lodówka mogła stać tutaj i mnie zwanshotować tak naprawdę. No, strzelić mnie za 2000. Jest pojedynek z BZ-ą. Po włazie. No niestety to nie weszło. On też nie trafił. Szukamy tych włazów. One są dosyć spore. No ale to też nie siedzi. No i arta miał... O, arta nie trafiła. W końcu coś weszło. No MXM4 niestety też ma dosyć spore włazy. Zobaczymy, czy on tu trafi. Nie trafił. Pojedynek mistrzów, Shaolin. Nikt nie trafia, nikt nic nie robi. Ale ja ładuję szybciej niż on. On jest też ogłuszony. Więc mogę podjeżdżać. On jest praktycznie bez pozycji. No nie, no strzał za zero w takim momencie. On mnie przybija za 736. W ogóle pod względem punktu wytrzymałości to my... przegrywamy. Jest 8-7 w fragach. No i nie zdążyłem, nie zdążyłem. KPZ też może do mnie strzelać. Muszę być uważny i przeżyć do samego końca, bo tutaj jeszcze dużo rzeczy może się wydarzyć. Arta nie trafiła. Arta będzie uciążliwa, na pewno. Tak szczerze, to chciałbym się wrócić, bo tutaj nic po mnie. Tylko pytanie, czy nasza T-setka zobaczy KPZ-a. No jak widzicie, jest już 8-8 po HP, minus 500. A co z KPZ-em? Udało mi się cofnąć. Ustawię się tutaj, bo stąd będę mógł strzelić do lodówki i w razie czego jakoś strzelić w KPZ-a, ale nadal nie wiem, co on robi. I szkoda, że nasza T-setka tego nie widzi. Bo teoretycznie on mógł stamtąd wyjechać i pojechać do czerwonej linii i być na przykład na górce teraz, albo gdzieś kombinować z jakimiś plecami. Szukam bicia na lodówkę, ale nie da rady. Ona będzie tu podjeżdżać. Mam nadzieję, że nasza T-seta to zaświeci. Lodówka raczej łatwo się schować nie może. Jest lodówka. Ale ja nie mam bicia. Teraz może będę mieć, bo załadowałem HEK-a. I chyba to nie weszło. No właśnie nie. On tutaj sobie stoi. Spróbuję jeszcze raz strzelić, może to wejdzie. Nie ma artylerii, to dobra informacja. Ale czy ktoś mi pokaże? Mamy dwie te setki. Oni nie mają żadnego lighta, więc to jest nasza ogromna przewaga. Jest BZ-ka tu na dole. Niestety, ale lodówka może się na mnie przestawić. I ja za bardzo wychylać się nie mogę. Jestem zamknięty. Mamy dwie artylerie, które tu mogłyby pracować. Nasza druga te setka też mogłaby coś wykombinować. Jest grill, który podjechał, ale boję się, że lodówka jest we mnie celowana. Dobrze.
ostatnim momencie się schowałem, jednak nadal nie chcę się wychylać, bo... Okej, chyba lodówka się nie patrzy. Ale patrzyło się na pewno E50M i nie zdążyłem oddać strzału. Szkoda. Zobaczcie, że przejął mi oczywiście to miejsce. Tutaj. Chyba był jakiś strzał na ślepo, bo 4092 uszkodzeń pokazuje, więc coś tam możliwe, że weszło w lodówkę. Widzę, że za 517 na pewno ten hack siadł. Drużynowo czwarty, 3 lighty na topie. Ciekawa to była bitwa. Trochę przesadziłem z agresją. Od razu przyznaję, że mój zjazd ten środkiem nie był potrzebny i mogłem to na spokojnie rozegrać. I to był błąd. Lecimy Overlord. Dwa razy był bardzo dobry matchmaking, potem był dwa razy naprawdę słaby matchmaking, a teraz byłem powiedzmy wypośrodkowany, chociaż przydałyby się jakieś dziewiąte tiery. Jednak mimo wszystko zagram sobie środek, zobaczymy jaki to będzie rozjazd. Na ten moment widzimy kilka czołgów, które jadą na plażę. Tu jest obiekt. Niestety, ale przy takich powiedzmy dłuższych wymianach AMX-M4 trochę odstaje z tym pancerzem, jednak widzę, że... OZ-y tu mogłem przebić od boku, niestety nie udało się. IS-7 zjechał sobie. Też chcę nawiązać i skończyć wątek, bo przykładowo w tych ostatniej bitwie przesadziłem z agresją. Ale to ja źle przeczytałem to, jak ta bitwa będzie wyglądać. Ja źle przeczytałem to, że bitwa była bardzo wyrównana i to HP trzeba było kisić do samego końca. A w dwóch poprzednich grach trzeba po prostu było grać tak agresywnie, bo tak ta bitwa wyglądała. To jest klucz też do sukcesu w wielu bitwach, żeby odpowiednio wiedzieć, kiedy można sobie na co pozwolić. Na przykład teraz na to wychylenie ja nie mogłem sobie pozwolić. Myślałem, że zdążę strzelić ABR, ale on się akurat schował. Taki gracz idealny. On wie, kiedy może podjąć to ryzyko, wie, kiedy powinien to robić, a kiedy nie powinien robić. Zwracam wam na to uwagę, żebyście często sobie analizowali to, kiedy możecie tak przyspieszyć, a kiedy nie. A tutaj porobiły nam się trochę szachy. M60 trzyma tą pozycję. Na plaży też jest dosyć wyrównanie. Ale Ber padł. Teraz nie wiem, czy cokolwiek nam się tu otworzy. Jak pancer bardzo wesoło sobie jeździ. Nie wiem, co z tym obiektem 430 Unii. Czy on tu będzie grać? Bo jeżeli by go tutaj nie było, to mógłbym przejechać sobie do prawej. Teraz szybko sprawdzę, czy on tu gdzieś stoi, ale nie widzę go. Spróbuję złapać tego jakoś jak pancera, bo on będzie bokiem dla mnie. On jest scelowany w ISA-7. Pierwsze kółko. Niestety za zero, ależ pech. Ale tu będzie jeszcze szansa na poprawę. Nie ma perków na naprawę. Czy nie ma ich zrobionych tak na fulla, powiedzmy. Ma jakieś tam perki, ale nie nadąża. Co za niefart. Przecież ten pocisk pociął za wysoko i go nie zadałem uszkodzeń z gąską. Ale teraz już go dobija. Przypatrzcie się, że padła nam plaża i tutaj muszę zrobić korektę i zmienić pozycję. Stąd jestem w stanie oddać jakiś strzał na przyjeździe. Nie wiem, czy zdążę strzelić FA. Fajnie by było, ale myślę, że to może być problem. Chociaż jest tutaj bokiem. Niestety FA ma też bardzo celne działo. I szybko strzelne. Ale też on nie ma w ogóle pozycji. Haj, nie udało mi się go trafić. Jedzie do VZ-a. Nie będę używać zestawu naprawczego w takim momencie. Ten FV jest denerwujący, ale on prędzej czy później zginie. On nie może się w pełni schować. Jest VZ-a na dole, o której muszę pamiętać. Ale też to nie będzie problem, bo VZ-a się wyładuje i będę mógł sobie ją porobić. Tylko teraz... Ważne jest to, żeby coś poodbijać, chociaż jeden strzał z tego magazynka, żeby VZ-a nie przebiła, albo żeby ktoś mi pomógł. Przyparcie się po HP, jest wyrównana bitwa. Naprawiłem gąskę, chciałem zmienić pozycję, tu dotaranuję chyba, albo nie dotaranuję, tylko normalnie skończę. I teraz pojadę po to 60 TP, bo tam nas IS-7 żyje, dojeżdża jeszcze Leopard, inne czołgi, 60 TP tyłem. ABR akurat we mnie wjechał, nie widziałem go kompletnie. Może zdążę go dobić. Nie, ja nie zdążę. Ale pora podjechać teraz do góry. Po HP nadal przegrywamy, więc tu trzeba będzie zachować te HP. Niestety nie udało się nic odbić od VZ-y. To trochę minus. Nie wiem, co z tym Hori, czy on tutaj gdzieś stoi. Mógł się on cofnąć. Na pewno muszę korzystać z Leoparda, artylerii i mieć jakieś możliwości ucieczki ewentualne, więc tak bym chciał się wychylać i zawsze brać pod uwagę to, że mógłbym gdzieś się cofnąć, w razie czego tam chyba 140 padnie. No dalej, rozwalcie 140. Oj, jestem wykryty. Sprawdzę sobie dół, czy tu jakoś Hori nie jest wychylony, nie podjeżdża nigdzie. Ale nie widzę. Niby mamy czołg więcej, nadal przegrywamy. Nasze BR może dużo nam dać. Przede wszystkim
może wykryć kogoś. I z siódmy będący na jeden strzał podjeżdżający to raczej nie jest dobry pomysł. Po lewej stronie widzimy Meda, ale ja akurat do niego strzelić nie mogę. Jest Hori, Hori też pochowane. Ale znalazła się artyleria, którą zaświecił IS-7. Mega fajnie, że IS-7 nie padł. Dobił jeszcze TVP Gartę. Ale to Hori będzie się pewnie tu wychylać. Chyba mogę podjechać. Raczej to nie powinien być problem. Mam tutaj pozycje, za którymi mogę się schować. Hori jest dosyć zamknięte. A Centek też boi się tego IS-7. Jest tutaj obiekt. Nie miałem depresji. Hori się wychyla. Hori chce strzelić do mnie. Niestety, ale się udaje. Jeszcze mnie Centurion przebił. Bardzo niefajnie, że to Hori akurat dało mi ten strzał. No i przypatrzcie się. Mamy tu ISO na strzał. Załaduję złoto na to Hori. Był bokiem i to musiało wejść. To musiało wejść. Teraz muszę sprawdzić, czy Centurion nie jedzie od dołu i zaświecę go na 50 metrów, jeżeli on by się tu gdzieś wychylał. Okej, nigdzie nie jedzie. Nie wiadomo, co z tym medem. Jest obiekt zaświecony wcześniej. Jest Centek zaświecony. O wszystkim moja drużyna wie. Co zrobi Leopard? Nic dobrego. Jedzie TVP, jedzie EBR. Arta ogłuszyła mi obiekta, tylko jak on będzie mieć apteczkę, to jest lipa, ale jak widzę, obiekt się odwraca, bo te czołgi zostały wykryte. TVP skończy Centuriona. Co z obiektem? Gdzie jest obiekt? Obiekt jedzie. No i teraz ja muszę się tu włączyć. Przebić, tak jest. I EBR dobija, super. Został Centek, AX, nie wiadomo ile ma HP. Może mieć trochę mało, ale też może mieć fulla. Mamy Artem, on może jechać po artylerię, tak naprawdę też wszystko może zrobić. Jest Centek, ładuję złoto. Przebijam go po wieży. Dobrze, w takich kluczowych momentach w końcu te pestki siadają. Nie wiem, czy nie ładować HEK-a, ale chyba jeszcze nie. Raczej Arta tu na luzie powinna go dobić, albo ktoś zaraz. No i mamy to. Robiło się trochę gorąco, ale udało się wygrać. To była piąta bitwa na IMX-ie M4. Pierwszy exp tym razem, 3 fragi. I tak naprawdę czołg warty uwagi. Możecie dać znać w komentarzach, co wy sądzicie o nim. Ja jestem pozytywnie zaskoczony. Przede wszystkim jak to działo się sprawowało, ale widzieliście, że też były problemy. Może nie jest to idealny 10 tier, ale nadal coś tam potrafi namieszać i nie grało mi się źle. Grało mi się dosyć przyjemnie. I to tyle z mojej strony. Dziękuję za odcinek. Trzymajcie się. To elo.